Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Mizerski, jestem pomysłodawcą, prezesem zarządu i akcjonariuszem spółki Crowder S.A. Nasza spółka jest fintechem, polskim fintechem, który prowadzi dwie unikatowe platformy. Jedna crowdlendingowa crowder.pro, która się zajmuje organizowaniem finansowania pod różne projekty inwestycyjne, głównie deweloperskie. Drugim naszym projektem strategicznym jest platforma do tokenizacji aktywów Crowdex Pro. A w tej chwili jesteśmy przed budynkiem przy Puławskiej 465 w Warszawie, który jest siedziba główna naszej spółki. Zapraszam Państwa na wizytę do nas, na spotkanie z naszymi partnerami i głównymi osobami w tym projekcie. Zapraszam. Czy wiesz, że możesz łatwo zostać bankierem i zarabiać na swoich nadwyżkach nawet 18% w skali roku, inwestując w rynek nieruchomości? Zysk pochodzi od deweloperów, którzy pożyczają Twoje pieniądze, aby reinwestować je w swoje projekty, a potem dzielić się z Tobą wypracowanym zyskiem. Grupa Crowder S.A. rozwija współpracę ze znanymi i sprawdzonymi deweloperami w Polsce. Organizuje na przykład finansowanie budowy małych domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej Sasanka. Crowder.pro, jak i Crowdex.pro są platformy, które oferują ponadprzeciętny zysk z inwestycji w nieruchomości. Mówimy o tutaj drobnych kwotach rzędu nawet 500 zł, a ten zysk to jest 2 lub 3 razy więcej niż oprocentowanie na lokacie bankowej. Zapraszam Państwa, opowiemy Państwu o szczegółach naszych produktów. Crowder S.A. jest liderem crowdlendingu w Polsce. Prowadzimy najnowocześniejszą platformę crowdlendingową grupowego inwestowania w pożyczki prywatne na naszym rynku. Naszym klientom oferujemy zyskowne i bezpieczne inwestowanie w atrakcyjny rynek nieruchomości właśnie w formie pożyczek prywatnych dla wybranych deweloperów, którzy następnie dzielą się wypracowanym zyskiem. Oprocentowanie takich pożyczek jest bardzo wysokie i sięga nawet 18% w skali roku. Jest to możliwe dzięki temu, że deweloperzy realizują wysokie marże na swoich projektach inwestycyjnych i dzielą się z pożyczkodawcami. Nasi inwestorzy uczą się tego innowacyjnego sposobu inwestowania i po udanych pierwszych doświadczeniach, po otrzymaniu pierwszych odsetek w terminach zawartych w umowach pożyczkowych, większość naszych inwestorów reinwestuje swoje środki w kolejne projekty pożyczkowe na platformie. Każdy inwestor może zarabiać na pożyczkach prywatnych i wziąć udział w projektach deweloperskich dostępnych na crowder.pro. Korzystanie z platformy jest łatwe. Wszystkie transakcje odbywają się w 100% online i nic to nie kosztuje. Tak działa crowdlending, czyli grupowe inwestowanie w pożyczki prywatne. Z angielskiego crowd tłum, lending pożyczanie. Crowdlending w Europie rozwija się od 2009 roku. Obecnie korzysta z niego dziesiątki milionów inwestorów indywidualnych. W Polsce potencjał crowdlendingu szacuje się na 700-800 tysięcy inwestorów i kilka miliardów złotych rocznie. Pożyczki zawsze są zabezpieczone trójstopniowym systemem zabezpieczeń. Branża finansowania społecznościowego podlega od listopada 2023 roku nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W czerwcu 2023 roku przeprowadziliśmy pierwszy wspólny projekt crowdlendingowy Samana Nomad City. Cieszył się on wielką popularnością wśród inwestorów Crowder Pro. Zakończył się tydzień przed terminem z nadsubskrypcją ponad 60%. Po tej udanej zbiórce zdecydowaliśmy się uruchomić nowy projekt, tym razem stricte dywidendowy, Nomad Rate. W jego ramach dostępne będą inwestycje grupowe wbudowane przez naszą firmę zespół apartamentów wakacyjnych na wynajem Sibukan. Atrakcyjność projektu Sibukan, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie oceanu, przekłada się na szacowany średnioroczny zysk brutto w wysokości 30%. Skąd takie założenie? Po pierwsze, inwestorzy mogą liczyć na mniej więcej średnioroczny zysk z wynajmu w wysokości 15% oraz średnioroczny wzrost wartości nieruchomości, również w szacowanej wysokości 15% średniorocznie. Osobiście zainwestowałem w akcję Crowder S.A. i zostałem jej akcjonariuszem. Przekonała mnie do tego udana zbiórka na mój projekt Samana Nomad City, model biznesowy firmy oraz profesjonalny zespół.
Wierzę osobiście w crowdlending i w grupowe inwestowanie. Razem z Crowder SA będziemy uruchamiać kolejne projekty inwestycyjne. Jest duża nieufność na polskim rynku usług finansowych i inwestycyjnych co do nowych konceptów czy produktów. Jest on bardzo zainfekowany aferami z przeszłości, o których wszyscy wiemy. Tym bardziej cieszymy się z pozytywnych opinii naszych inwestorów i to dopinguje nas do jeszcze większego wysiłku. Dla świadomego inwestora dwie kwestie są zawsze najważniejsze. Pierwsza to jest oczekiwana i możliwa do uzyskania stopa zwrotu z inwestycji, a druga kwestia to jest jej bezpieczeństwo. Jeżeli inwestycja jest oparta na środkach, które zwiększają bezpieczeństwo z punktu widzenia inwestora, to ma on większą skłonność do tego, żeby powierzyć komuś swoje pieniądze, a po drugie może spać spokojnie. Pożyczki, które realizujemy, w których uczestniczymy, które procesujemy w ramach Crowder, korzystają z wielostopniowego systemu zabezpieczeń. To jest zabezpieczenie hipoteczne. To jest poddanie się przez dłużnika, czyli tego, komu pożyczamy pieniądze, egzekucji w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, czyli jak to mówimy w obrocie gospodarczym, słynne 3/7. To jest weksel, może być to zastaw na udziałach pożyczkobiorcy. Tak więc to nie jest jedno rozwiązanie, ale to jest rozwiązanie, które może de facto składać się z kilku, a trzeba też dodać, że dysponujemy unikatową naszą własną metodologią oceny ryzyka kredytowego, a więc stosujemy system scoringowy, taki na wzór systemów, które są wykorzystywane w bankowości i to jest krok numer jeden. W oparciu o ten krok podejmujemy decyzję, jak prezentujemy daną inwestycję, w której realizacji pośredniczymy, jak ją prezentujemy, jak pokazujemy ryzyka inwestycyjne potencjalnemu inwestorowi. Jesteśmy na początku swojej drogi, a chcemy podążać ścieżką estońskiej konkurencji Estate Guru, która po kilku latach od uruchomienia pozyskała już ponad 150 tysięcy inwestorów w całej Europie. Jmenuji se Ivo Chovaňok a na českém realitním a investičním trhu působím již téměř 30 let. Společně s Crowder SA pracujeme na spuštění pobočky Crowder SA v České republice a na Slovensku. Tyto dva trhy mají přes 250 tisíc investorů, kteří systematicky investují do skupinových úvěrových projektů. Máme přístup k atraktivním úvěrovým projektům a síť přímého prodeje s více než 2000 agenty. Do tohoto projektu investují své vlastní finanční prostředky. Jsem si jistý úspěchem Crowder SA, našich poboček v Čechách a na Slovensku. Obecna wartość rynkowa platformy estońskiej to ponad 150 milionów euro. Oznacza to, że jeden inwestor crowdlendingowy wyceniany jest na ponad 1000 euro. Crowder SA planuje pozyskać w kilka lat kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, między innymi we współpracy strategicznej z Unilink, największym brokerem ubezpieczeniowym w Polsce, dla którego pracuje ponad 14 tysięcy agentów, obsługujących ponad 2 miliony klientów. Planujemy wejść do Czech i Słowacji, a później także na inne rynki zagraniczne. Będziemy intensywnie rozwijać spółkę córkę Crowdex, która prowadzi platformę do tokenizacji aktywów Crowdex Pro. Wierzymy bowiem w siłę tokenizacji nie tylko nieruchomości. Wraz z największą na świecie firmą doradczą z rynku nieruchomości, Cushman & Wakefield, pracujemy nad uruchomieniem CrowdRate. Realizacja tej strategii umożliwi nam zwiększenie wartości rynkowej spółki kilkukrotnie, do kilkunastu, a docelowo kilkudziesięciu milionów euro. Wraz z Crowder, spółka akcyjna, tworzymy klub inwestorów. To unikatowa oferta dla naszych agentów. Wierzymy w grupowe inwestowanie w nieruchomości, a zespół Crowder daje rękojmię udanych inwestycji crowdlendingowych. Docelowo będziemy chcieli zainteresować ofertą grupowego inwestowania w nieruchomości naszych agentów i ich klientów. W lipcu 2023 dołączyło do nas prawie 70 nowych akcjonariuszy, którzy zainwestowali w naszą spółkę blisko 500 000 zł. Bardzo im za to dziękujemy i dziękujemy za zaufanie. Za te środki uruchomiliśmy własny call center, rozpoczęliśmy pracę nad wersją 2.0 naszej aplikacji transakcyjnej,
rozwijamy strategiczną współpracę z największym multibrokerem w Polsce, Unii KSA. Wprowadziliśmy także nowe produkty do oferty. Naszym hitem jest kompleksowa organizacja finansowania projektów deweloperskich z crowdlendingiem w roli głównej, która wykorzystuje strategię dźwigni finansowej. Mamy bardzo ambitne plany. Chcemy zbudować rentowną firmę obecną na wielu rynkach europejskich. Planujemy upublicznić nasze akcje na New Connect. Jestem pewien, że dołączymy do kilkudziesięciu spółek giełdowych, na akcjach których będzie można zarobić kilkadziesiąt procent średniorocznie. Gwarantujemy Państwu, że dołożymy wszelkich starań, aby tak się stało. Czekamy na Ciebie, dołącz do nas i rozwijaj z nami branżę grupowego inwestowania w rynek nieruchomości. Wejdź do akcji i zarabiaj na rynku nieruchomości inaczej.